Nazywam się Magdalena Orłoś. Jeżeli chodzi o mój udział w tym projekcie, jest on tak jakby po części zasługą mojej koleżanki z Przemyśla, która straciła wzrok, a brała chyba 2 albo 3 lata temu jakoś to było, w innym projekcie muzycznym udział. I poprzez to, że udostępniała przez różne źródła informacje na bieżąco o tym projekcie, jak tworzy, o finale i tak dalej, ja zainteresowałam się tym, byłam nawet na waszym finale tego projektu, jak on się nazywał, Paweł? Art Impossible. I gdzieś miałam w głowie już wcześniej, że może gdzieś kiedyś kolejny projekt będzie, to również wezmę w nim udział. I tak oto napotkałam na informację, że właśnie jest rekrutacja do projektu. A tym bardziej się tym zainteresowałam, że było właśnie napisane, że będziemy poznawać przeróżne instrumenty, o których, jak się okazało, o wielu nie miałam pojęcia. No ale tutaj chyba w ogóle ktoś, kto odwiedza Was, to jest też bardzo zaskoczony ilością i rozmaitością tych wszystkich instrumentów. Dalszym krokiem był już nasz taki udział w tym, żeby po tym czasie, gdzie poznawaliśmy rodzaje, nazwy tych instrumentów, co z czego wynika, jak te dźwięki się wydobywają, dzięki czemu ja już teraz wiem, na przykład dotykając ten instrument, że te otwory to od razu mi się kojarzą z czymś w stylu gitara, tak? Że jest pudło zabudowane, tutaj są otwory, czyli ten dźwięk gdzieś tam się będzie namnażał poprzez na przykład uderzenia. I nawet tutaj uderzając w te takie tutaj wycięte tak zwane języki, od razu mi się właśnie skojarzyły dźwięki Afryki. Kobiety w Afryce również kojarzą mi się z krągłościami, które też wcześniej chodziły mi już w moim wyobrażeniu po głowie, żeby instrument, który chciałabym gdzieś kiedyś dotknąć, usłyszeć, żeby właśnie był w kształcie sylwetki kobiecej. Może dlatego tak mi to też przychodzi na myśl, ponieważ ja też po utracie wzroku taką jedyną moją odskocznią był taniec salsa. Na kurs tańca chodziłam około 2 lat. I ta muzyka, chodziliśmy też na takie salsoteki, gdzie na żywo była tam grana muzyka. I na wielu instrumentach to było tak jakby grane. To jest taka żywa, fajna muzyka, która mi się właśnie kojarzy. Nie wiem dlaczego, ale z pięknymi kobiecymi kształtami. Tak jak też wcześniej wspomniałam, z taką czerwoną sukienką à la Hiszpanka, czyli z taką falbaną. Tutaj i kobieta po prostu taka radosna tańczy i słucha tą muzykę, dzięki czemu też sobie porusza w takt biodrami, rusza się, wydobywa z siebie taką pozytywną energię. A żyjąc tyle lat, chyba jeszcze nie miałam okazji doświadczyć słuchania, dotykania właśnie instrumentu w kształcie kobiety. Co mogłoby być bardzo ciekawe. Jestem aż naprawdę bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie w realizacji, bo ja mogę mieć pewne wyobrażenia swoje, a ciekawe, jak wy jako mężczyźni to odbierzecie i jak to stworzycie. Jak to będzie w takim finalnym, tak? Już to wyglądało, brzmiało. Lubię doświadczać mocno czegoś, korzystać gdzieś z każdej chwili i uwielbiam też dźwięki takich jakichś basów, dlatego bardzo lubię bębny, które wydobywają takie piękne dźwięki. Może dlatego też, że ja wcześniej nie grałam na żadnym instrumencie tak jakby zawodowo, fachowo, tak? I
jako nawet osoba widząca, nie mam tego jakiegoś nawyku, tak jak kiedyś wspomniałam, strunowe, tak? Gdzieś, gdzie są struny, gdzie trzeba szarpać, uderzać czymś, czy smyczkiem po nich ciągać, jeździć, to jest mi jakoś dalej do tego niż do czegoś, co namacalnie poprzez dotyk gdzieś uderzę, dotknę, sprawdzę. Oj. A nawet jeżeli jest większa powierzchnia, to nawet taką pałką też można fajnie sobie gdzieś tam na czymś pograć, nie? Czyli też te dźwięki gdzieś tam wydobyć z tego. I rozmawiając tak tutaj, doświadczając jeszcze tych innych różnych instrumentów, tak jak coś w tym stylu, że to wydaje również dźwięki, tak? W zależności od gdzieś tam potarcia tego, ale struktura tego jest tak fajna, że od razu przyszło mi na myśl, przyszło, żeby ten instrument był też dosyć mocno sensoryczny. Czyli nie tyle, że wydaje ten dźwięk, tylko żeby on również w dotyku był bardzo taki wyczuwalny poprzez różne struktury i zaskakujący. Jeżeli osoba, która nie widzi, dotyka taki instrument, żeby mogła mieć po prostu, doznać wielu bodźców, nie tylko dźwiękowych, ale również dotykowych, bo ten dotyk jest jednak bardzo ważny dla nas, osób niewidomych czy po utracie wzroku, bo ponieważ my po prostu żyjemy w świecie dotyku, tak? To, czego nie możemy zobaczyć, to musimy dotknąć, jak to wygląda, czyli ten, takie nasze zastępcze oczy, to są nasze dłonie. Dlatego też właśnie bardzo fajne, gdyby ten instrument miał właśnie różną strukturę, różne na przykład też jakieś wycięcia, w zależności jaki miałby dźwięk wydawać pewnie, bo to też od tego zależy. Tutaj tak sobie wyobraziłam, nawet jeżeli jest taki tors kobiety i ona by miała głowę, no to zawsze można dmuchnąć w nos, to będzie coś w stylu dźwięku fletu. Włosy zrobić jakieś takie, nie wiem, coś a la strunki, sprężynki, coś co jak się porusza, też będzie jakiś dźwięk fajny. Czy z jakiejś koraliki pomontować, żeby, że ruszając włosami, że będzie wydobywał się ten dźwięk. I tak to na razie widzę. Ale cała reszta też może być tak jakby waszym dopełnieniem, bo ja też bardzo chętnie chciałabym, żebyście, wy też mnie zaskoczyli. kiedy już będę gotowy ten instrument dotykać i próbować na nim wydobyć jakieś dźwięki, zagrać.